Dron Overmax, chiński dron, ale ja mam tylko chińskie drony, żadnego z Australii ani ze Stanów. Pokazuję, jak go się rozkłada. Ten obraz jest przyspieszony dwukrotnie. W tym momencie nie używałem tego drona zapewne z 2 albo 3 miesiące, więc można by powiedzieć, że prawie że nie pamiętam, jak to się robi. Drona należy włączyć. On w tym momencie będzie szczytywał sobie satelity GPS, więc niech ten czas już tutaj nam się liczy, żeby później nie czekać. Telefon używam pierwszy raz z tym dronem. Aplikację zainstalowałem wcześniej, ale ze sklepu Playa, co jest istotne, ale nie używałem jeszcze z tym telefonem, nie parowałem. Następnie uruchamiam pilot i z telefonu wybieram połączenie Wi-Fi. Tak normalnie, jakbym się do routera łączył. Dron musi być uruchomiony pewnie z minutkę, żeby te połączenie Wi-Fi się tutaj pokazało. Wi-Fi, powiedzmy to sobie ładnie. No i mamy taką sieć jak dron z jakimś tam numerkiem i ją wybieramy. W tym momencie uruchamiamy aplikację, klikamy w kilka ekranów, które zupełnie nic nie wnoszą. To są tylko takie informacje, co i jak. Tutaj pokażę nagranie z telefonu, żeby dokładnie było widać. Czyli w połączeniach Wi-Fi wybieram sobie drona. No jestem akurat w szczerym polu, więc mam tutaj tylko takiego drona do wyboru. Przeklikuję się ponownie przez te ekrany początkowe. Dron oczywiście nie ma dostępu do internetu, jestem w szczerym polu, a to nie jest przecież router. Ten ekran pokazuje z tego względu, że możemy ustawić tutaj wysokość powrotu, ten wysokość RTH, czyli jeżeli dron straci sygnał, to na tej wysokości wróci. To musi być powyżej przeszkód, które mamy w terenie. No i jak możemy zrobić start? Albo standardowo tak, dwa drążki do dołu pod skosem, albo klikamy oczywiście koniecznie w ten czerwony przycisk z kluczykiem, on uruchamia silniki, bez tego nie wystartujemy i za pomocą trybu automatycznego dron wystartuje sam. Czyli klikamy, przesuwamy pasek, proszę bardzo, i dron w górę. Także możemy sposób taki jakby standardowy, dwa drążki pod skosem do dołu, albo sposób automatyczny. Ja korzystam z jednego i z drugiego. Sposób automatyczny też jest całkiem fajny. No i podstawowe sterowanie. W górę, w dół to ten lewy drążek, góra, dół. Obrót lewo, obrót prawo. Prawy drążek do przodu. Oczywiście w dół do tyłu. Natomiast prawy drążek, jeżeli obrócimy prawo-lewo, to dron będzie się przesuwał. Tak jakby byśmy przesunęli się w bok, w prawo lub w lewo. Sterowanie nie jest trudne, dron utrzymuje się w powietrzu sam. To jest nagranie z telefonu. To dokładnie widzimy na ekranie telefonu, przy czym w tym momencie oglądamy to na dużym ekranie i ten obraz nie jest ładny. Na telefonie, ponieważ ten ekran jest mały, obraz jest naprawdę żyleta. Nie ma tutaj żadnych problemów. Dron nie posiada gimbala, czyli jeżeli przyspieszamy i pochylamy drona w dół, no to widzimy to, co na dole. Jeżeli teraz cofamy, to widzimy bardziej nie, bo jak się zatrzymujemy, no to dron musi się ustabilizować. To samo przy przechyleniach. Tutaj jest pewien problem, ponieważ... bardzo ładnie kamera dała sobie radę pod słońce. Jest pewien problem, ponieważ mam chyba jedno śmigło do wymiany, ale to za moment. Więc to jest rzut z ekranu telefonu. Taki obraz możemy wykonywać nagrywając obraz ekranu smartfona albo wykorzystując pliki, które ten dron z automatu też zapisuje na smartfonie. Pliki w tej marnej jakości, to jest fajne na telefon, nie do wykorzystania w internecie. Mam problem ze śmigłem, ten obraz drży, ponieważ nie wymieniłem tego śmigła. Tak wygląda dron w powietrzu, to jest nagranie z kamery GoPro. Co do tego drżenia, nie chcę wymieniać śmigieł, ponieważ ten dron będzie do sprzedania, więc nie chcę wykorzystywać drugiego kompletu nowiutkich śmigieł, które mam, a szczerze mówiąc wcześniej nie zauważyłem, że takie drgania są. Widać, jedno ze śmigieł musi być uszkodzone. Generalnie, jeżeli chcemy nagrać dobry obraz, to musimy drona zatrzymać, ustawić mu klatkę. On ma sterowanie kamerą góra-dół, więc możemy to dosyć precyzyjnie zrobić i w tym momencie, jak dron się nie porusza, to nagrać sobie materiał, ewentualnie wykonywać jakiś płynny ruch, bez zatrzymywania się, bez przechylania drona. Pokażę, jak ten dron jest głośny. Według mnie jest bardzo cichszy od DJI Mini 1. Nagranie z kamery GoPro, odległość rzędu 2-3 metrów. Ja tutaj robię różne manewry, żeby nagrać to na smartfonie, akurat tamtego nie nagrałem, dlatego ten dron po prostu manewruje według tego, co ja tam ukażę zrobić. Jestem przed ekranem smartfonu.
a to jest to, co nagrywa sama kamera na kartę SD w dronie. Czyli ten obraz najlepszej jakości, jaką możemy uzyskać. Jak widać, jest drżenie. To wynika właśnie z nierównomiernej pracy prawdopodobnie jednego z tych śmigieł. Jest to dron niedrogi, tani. To jest mój pierwszy dron, właśnie dwa takie chińskie Overmaxy kupiliśmy. Byłem z nich na tyle zadowolony, że poszliśmy dalej w drony. Dlatego to były nasze pierwsze z Turką drony, które nas zachęciły do tego. Ponownie pokażę też, jak ten dron brzmi, ponieważ to jest dosyć istotne. No, jak wspominałem, mnie zaskoczyło to, że jest cichszy od Mini 1 DJI-a. Lądowanie no niewybitne, ale jak się kuca za telefonu i statywu i ląduje w sumie wśród wysokiej trawy, której nawet nie przydeptałem, bo tam takie chaszcze jeszcze wyrastały, to tak jest. Pokażę teraz pracę mechanizmu sterującego kamerą. To jest największa wada i zaleta tego drona. Jednocześnie zaletą oczywiście jest to, ten dźwięk sygnalizuje, że ten pikający dźwięk sygnalizuje, że kontroler nie podłączył się do drona. Dron po uruchomieniu potrzebuje chwilę, żeby tam wszystko się załadowało i wystartowało. Więc ruchomość kamery powoduje to, że mamy większą elastyczność przy filmowaniu. Nie musimy lądować, żeby zmienić kąt, możemy to sobie regulować. To jest naprawdę przydatna funkcja. Jednocześnie dla początkujących oznacza to, że no niestety, ale to jest element bardzo podatny na uszkodzenia. Więc nie bardzo chciałbym się rozbijać akurat tym dronem. Za to mogę fajniej filmować. Zapraszam na inne filmy wcześniejsze i kolejne, które będą o tym dronie. Można się dowiedzieć jeszcze więcej.